dniu dzisiejszym oddałam krew na honorowe dawców krwi. Kiedy tylko mogę, kiedy mi zdrowie dopisuje, oddaję po prostu krew. A licznik w książeczce honorowego dawcy krwi ile już u pani tam nabił? Szczerze nie pamiętam. Regularnie niestety nie oddaję, dużo nie jest. Tak od 4 lat oddaję, ale nieregularnie, więc 2 razy w roku gdzieś tak oddaję. Czy warto jest dzielić się tym, co jest najcenniejsze? Tak, jak najbardziej. Jest to jedyny lek, którego nie można sztucznie wyprodukować, jest to naturalny lek i zapraszam chętnie wszystkich do oddawania krwi. Co tutaj się dzisiaj dzieje w sercu kopalni? Odbywa się po raz 236 w naszym klubie, obecnie Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi przy kopalni Bełchatów, akcja honorowego krwiodawstwa. Dzisiejsza zbiórka to jest jakiś cel, czy po prostu zebrana krew będzie oddana do banku krwi? To znaczy, to będzie oddana do banku krwi. Systematycznie, cyklicznie odbywają się nasze akcje, chociaż też na każdej akcji mamy kilka, podczas tej akcji dwie osoby, gdzie jest krew potrzebna na ratunek, zgłoszone do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. Krew może oddać każdy, pracownik kopalni, spółek oczywiście, mamy członków stowarzyszenia z kopalni, ze spółek przy kopalni Bełchatów, mamy członków z miasta. U nas, znaczy no każdy może oddać krew, jeśli tylko spełnia warunki zdrowotne. Trzeba pomagać, z dobroci serca oddaję. Ile lat pani już oddaje krew? No nie pamiętam, no 10 lat na pewno, albo więcej. No już nie pamiętam dokładnie, no ale 20 litrów przeszło oddane. Czyli jest pani takim bardzo honorowym już dawcą krwi? Tak, jestem honorowym dawcą już od lat.